Cześć kochani, tu Adazja Cukrzyk. Dzisiejszy odcinek podcastu poświęcony jest nowemu systemowi CGM, który już jest w Polsce. Dexcom One Plus to nowy system monitorowania poziomu glukozy w rodzinie Dexcom. Tak jak Dexcom G6 pokazuje odczyty glukozy w płynie śródtkankowym co 5 minut, 24 godziny na dobę, ale Dexcom One Plus na polskim rynku można określić jako rewolucyjny. Od 6 lutego jest już dostępny i również objęty częściową refundacją. I to właśnie o nim porozmawiamy z profesor doktor habilitowaną Ewą Pańkowską, wybitną diabetologką, która od ponad 30 lat zajmuje się leczeniem osób z cukrzycą. Pani profesor jest konsultantem w diabetologii i pediatrii, a także kieruje Warszawskim Instytutem Diabetologii. Zanim przejdziemy do pytań, chciałabym podziękować firmie Proglikemia za wsparcie przy organizacji tej rozmowy. Firma Proglikemia jest oficjalnym dystrybutorem sensorów marki Dexcom w Polsce. Pamiętajcie, treści zawartych w tych podcastach nie należy traktować jako porady medycznej. Są to treści informacyjne. W przypadku jakichkolwiek pytań medycznych skonsultujcie się z Waszym lekarzem prowadzącym. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry Państwu. Pani profesor, Dexcom One Plus to kolejny CGM Dexcom, który jest już dostępny i choć z założenia oba te systemy spełniają tę samą rolę, nie są dokładnie identyczne. Czym różni się Dexcom One Plus od Dexcom G6? Jest to właściwie taka odmiana, odmiana systemu do ciągłego monitorowania glikemii, która jest zdecydowanie nastawiona na potrzeby pacjentów pod kątem codziennego użytkowania, to znaczy się jest uproszczona. Przede wszystkim jest to jeden element, nie ma konieczności zakładania transmitera, łączenia. Jest tak zrobione, żeby można było szybko wymienić ten sensor. Czyli krótko mówiąc, jest to sensor do ciągłego monitorowania glikemii, jednoelementowy, który wyniki tych pomiarów glikemii są od razu wysyłane Bluetoothem po inicjacji na odpowiednią aplikację na telefon. Czyli po założeniu, ja to tak zawsze tłumaczę dzieciom, że to jest taka pieczątka robiona na ramię i w zasadzie po zrobieniu tej pieczątki, połączeniu z telefonem, z aplikacją uruchamiane jest monitorowanie glikemii. Zostaje ta sama metoda pomiaru glukozy w płynie śródtkankowym. Wszystkie parametry takie techniczne w zasadzie są takie same jak w G6, tylko jest to po prostu uproszczone. Wspomniała właśnie Pani Profesor o tych uproszczeniach. Ja sama już obserwowałam, że to jest właśnie 30 minut tylko rozruchu, co jest dla mnie szalenie krótkim czasem. I sam aplikator też jest bardzo łatwy w obsłudze i sensor, który tak jak Pani powiedziała, już nie ma potrzeby tego transmitera. Co Pani zdaniem wydaje się chyba największym ułatwieniem dla pacjenta? Bo na pewno miała Pani pacjentów, którzy skarżą się, że ach, no bo muszę to, muszę tamto. Co w tym przypadku tego Dexcom One Plus jest? Tak, na pewno to, że szybko się uzyskuje dostęp do wyników, dlatego że osoby, które już przeszły na ciągłe monitorowanie, a to jest różnie. Są w mojej obserwacji pacjenci, którzy wcześniej stosowali glukometr, potem przeszli na ciągły monitoring. Są tacy, którzy od samego zachorowania na cukrzycę są na ciągłym monitoringu. I to przyzwyczajenie do tego, że się cały czas ma dostęp do wyników, powoduje to, że źle znoszą okresy, kiedy nie ma tych wyników dostępnych. Tak? To jest takie typowe, ten sensor to nie działa, jest przerywany zapis. No i to mi uświadamia, jak bardzo są przywiązane te osoby do tego, żeby cały czas mieć dostęp do glikemii, także niemalże jak do tlenu. To oczywiście wymaga później pewnej korekty i wyjaśnienia, że to nie jest tak jak z tlenem, tylko nie wiem, na wysokości 8000 metrów nad poziomem morza. Nie, tylko ten może być jakaś przerwa, ale niemniej jednak to, że mamy już tylko 30 minut do zainicjowania, to bardzo ułatwia, bo często są pacjenci w podróży, gdzieś, nie wiem, przed wylotem chcą zmienić sensor. I przede wszystkim jest ten czas, tak? To znaczy się jest to tylko zrobienie klik i połączenie i w zasadzie już za chwilę są te wyniki
na telefonie. Także łatwiej jest zmiany, bo to co my jakby dążymy w takim codziennym, że tak powiem, funkcjonowaniu z tą chorobą i z profesjonaliści od strony takiego zapatrzenia pacjentów, a pacjenci ze strony nas, ze względu na swoje potrzeby, to żeby to wszystko było jak najprostsze i jak najłatwiejsze, bo ten sprzęt nie jest po to, żeby używać sprzęt, tylko jest po to, żeby ułatwić codzienne życie. Bo i tak osoba z cukrzycą musi poświęcić czas swój, czy mieć uwagę na szereg rzeczy, które nie dotyczą osób zdrowych. I dlatego ten sprzęt nie może zawracać głowy. Jeżeli, nie wiem, transmit, na przykład taki typowy problem był z Dexcomem G6, że pacjenci po zdjęciu sensora wyrzucali też transmitter. No bo to on się tam idealnie wpasowywał w ten sensor, w tą foremkę od sensora i w zasadzie no to jest chwila, moment i cały transmitter szedł do kubła. Więc to, że tu nie ma tego elementu dodatkowego, to myślę, że to jest, wbrew pozorom, jest to duża ulga i ułatwienie. Już nie mówiąc o kosztach dla pacjentów, jest refundacja, ale nie w 100%, także to obarcza też finansowo. Chciałabym zapytać właśnie, w związku z tym, że on jest łatwiejszy w obsłudze, to być może, i to jest właśnie moje pytanie, czy rozszerza się tutaj też grono osób, które mogłyby z niego korzystać? Bo tak jak pani mówi, wcześniej w G6 były te dwa elementy. Czy ten jednoklikowy, że tak powiem, system daje nam tutaj większe pole właśnie dotarcia do osób z cukrzycą? Zdecydowanie tak, dlatego że jeżeli nie wszystkie osoby potrzebują monitorowania ciągłego, tak, czyli doba po dobie, noc po nocy, tylko czasami jest to w celach weryfikacji leczenia, czasami jest nawet w celach diagnostycznych. Mimo że tak powiem, to od razu to skomentuję, to nie mamy w kryteriach, czy ADA, czy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, kryteria rozpoznania pod kątem zmian w zapisie CGM. Natomiast jeżeli mamy jakieś, jako praktyk, jeżeli ja mam jakieś wątpliwości, czy jest sam początek cukrzycy, czy na przykład pacjent nie bardzo jest gotowy nawet na to, żeby wykonać test obciążenia glukozą, to takie monitorowanie może dużo wnieść. I tak samo, czyli to wystarczy te 10 dni, żeby się zorientować, co się dzieje, jeśli chodzi o metabolizm glukozy. To jest kolejno, no ja bardzo lubię stosować systemy do ciągłego monitorowania osób z cukrzycą typu drugiego. Ona jest gdzieś tam zepchnięta na bok i nie ma tej refundacji, bo no niewątpliwie nie wszyscy pacjenci są gotowi i nie u każdej osoby jest to potrzebne, ale na przykład to, że ja mogę, nie wiem, przez dwa sensory zaproponować pacjentowi, żeby pomonitorował swoje dobowe profile glikemii bez kłucia palca, bo najczęściej w dwójce to pacjenci mierzą raz, dwa razy, góra, cztery razy, jak już mają tam po posiłku badać, to jest to olbrzymie jakieś tam obciążenie i stres. Samo badanie z krwi i z palca nie jest przyjemne, są to często starsze osoby, które mają grube opuszki palców, nastawiają ten lancet na jakieś tam maksymalne natężenia. No to wszystko jest takie niby proste, ale skomplikowane. Natomiast tu jeżeli mogę dać komuś na, nie wiem, na dwa tygodnie czy na dwa sensory, na te 20 dni, to on bardzo dużo się uczy o sobie. Gdzieś zaczyna nabierać tej pewności co do posiłków, bo często mamy do czynienia z czymś takim jak przecukrzenia poposiłkowe. Są te osoby często w takich bardzo silnych reżimach dietetycznych, czasami niepotrzebnie zupełnie. Wiedzę głównie teraz pacjenci czerpią z internetu, w związku z tym jest jedna dieta dla wszystkich. No i to jest takie jedno zamieszanie. Mówię, zobacz, co tobie odpowiada, co lubisz jeść i jaki to ma wpływ na glikemię. I to przynosi rewelacyjne efekty. I to jest rzeczywiście taka grupa osób, jeszcze jeżeli jest to osoba z otyłością, na przykład jest cukrzycą typu drugiego, to można powiedzieć, że ciągłe monitorowanie ma wpływ na proces redukcji masy ciała, tak? I dlatego, że ta osoba staje się taka świadoma siebie, tak? Nie porusza się wokół jakichś zakazów, których nie jest w stanie na dłuższą metę stosować, tylko świadomie wybiera to, co jemu służy. Jak widzi te wyniki bezpośrednio na tym odbiorniku czy na telefonie, no to nabiera motywacji do tego, żeby tą dietę w jakiś sposób zmienić. No tu kolejna grupa osób to są
kobiety w ciąży z cukrzycą ciążową. Są w tej chwili bardzo takie restrykcyjne normy do rozpoznawania cukrzycy ciążowej. I, no i one też są w takim olbrzymim stresie, no bo tu no jest w ciąży. Chciałabym wszystko, żeby to było, no, żeby to był taki miły okres w jej życiu. A tu jest ten stres, że ma badać glukometrem, że nie wiadomo, jaką dietę stosować. No i to bardzo, bardzo pomaga. Mówię, zobaczmy, co się dzieje z tą glikemią, co się w nocy dzieje. Czasami jest tak, że nad ranem ta glikemia wzrasta i wtedy, kiedy wykonuje pomiar, to ona już jest dużo wyższa, a właściwie całą noc jest w normie. No i też wtedy łatwo też poprowadzić odpowiednie żywienie. Pytanie, czy jest potrzebna ta druga kolacja, która jest tak rekomendowana w cukrzycy ciążowej, a ona często powoduje później przycukrzenia nad ranem. No i takie jest błędne koło. Jak założymy, nawet to nie musi być na stałe, tak? Czyli przez cały okres ciąży, ale raz na nie wiem, raz na miesiąc, raz na 5 tygodni, to już dużo daje, dużo wnosi. Także to nie jest tylko sprzęt dla osób, które są leczone insuliną, chociaż taka jest refundacja, ale jest to sprzęt, który może być bardzo pomocny w innych zaburzeniach, czy w cukrzycy, ale w inny sposób leczony, myślę tu o cukrzycy typu drugiego czy trzeciego. Mhm. I właśnie ta cukrzyca typu drugiego mnie osobiście bardzo interesuje, ponieważ pojawia się coraz częściej właśnie ten głos, że osoby z cukrzycą typu drugiego powinny też używać CGM-ów. I tak jak pani profesor już wspomniała, to daje dużo właśnie informacji, ale czego oni tak naprawdę mogą się nauczyć, korzystając z takiego CGM-a po raz pierwszy w ogóle? Cała rozmowa dostępna jest na Spotify. Link do podcastu znajdziecie w opisie tego filmu. Zapraszam.